Ja muszę oddać tą skrzynkę. Jakie dylematy, no nie? Bierzemy jedną skrzynkę czy dwie? Proszę cię, weź dwie. Weź dwie. Poważny pan kierownik. Tak, proszę. Steczką. Jest atrybut kierownika. Dwa ostatnie mecze, gdy byłem kierownikiem, to wygraliśmy, a wygrywamy nieczęsto, więc... Czyli wierzymy w zabobony i nie zmieniamy. Tak, zmieniliśmy za to bramkarza. No, trenerze mówili, że 3-4 kolejki i Polonia się posypie. Ostatnia kolejka w rundzie jesiennej, a my mamy kadrę 23 osoby. 23 osoby razem z motywatorami. Także tutaj runda pod tym względem dla nas bardzo udana, bo na żadnym meczu nie mieliśmy problemów kadrowych. O, dzisiaj kończymy ostatni mecz tej rundy jesiennej. Jedziemy podbudowani ostatnim zwycięstwem z Bobkiem, które zakończyło się w nieprawdopodobnych wręcz okolicznościach. Ten mecz będzie na pewno jeszcze długo wspominany, a operator kamery będzie miał to w swoim CV, jeżeli będzie gdziekolwiek wysyłał podania o pracę, to jest pewne. Natomiast dzisiaj ciężki przeciwnik. Nasza sytuacja na wyjazdach nie wygląda dobrze, ale jedziemy tam walczyć. Może w końcu to będzie ten dzień. Mano. Siemanko. A no wie kary do skarbonki. Będzie głosowano. Ale podobno to było zgłaszane do trenera zaraz. Komu? Trenerowi. Ale kto nie zgłaszał? No, o 50. Nie. Wyciągaj portfel, a nie gadaj. Policji nie zgłaszałem. Znaczy tak sygnalizowałem w sumie coś wczoraj o sobie. 50. O reszcie nie. A dobra, to jadę do domu, bo jak mam płacić, to wolę, żeby mnie tu wcale nie było. Bo na Kraków, a muszę jechać jeszcze przez Bukowno, bo dzisiaj mnie delegowali do Krakowa do roboty. O, to nie zostajesz na zakończeniu? Nie, ja idę. O Jesus. Mi by było żal. Jest mi mega żal, szczególnie, że jeszcze mnie wy... Ej. Proszę to wypiekać. W mnie na peronę do Krakowa. Bo ty nie odwołałeś jeszcze biletu? Nie. Ale wahasz się jeszcze? No. A czy to mi się wydaje, że to jest znak? Znaczy mi się wydaje, że ty... Za 10 dolców jeden worek. Mi się wydaje, że ty już w głębi serca wiesz, jaka jest decyzja, tylko dalej jeszcze udajesz, że to się tam coś rozgrywa w głowie. Nie. A tak serio, to polecieć polecę. Ale wróć. O, ktoś do grawitacji idzie chyba na zakończenie, odwalony. Ja tak wierzę, tak tu na... Prezes! Oraz sołtys kazali ci przekazać, tak jak ostatnio mówiłem, klucze do bram Luszowic. Proszę, składam na ręce. Dziękuję. A co mam z nimi zrobić? Mam codziennie rano przyjeżdżać i otwierać Luszowice i zamykać? Teraz nie możesz lecieć do Ameryki. Masz codziennie rano przyjechać do klubu i napalić piesów, wiesz? Ty, opłacało się. Teraz nie możesz lecieć do Ameryki, bo musisz pilnować kopię bram Luszowic. Tam na noc, jak jest ta Luszostrada, tam się kraty zamykają, tam z tego mostu jest jej zamknięta. Od Chrzanowa jest gwiazd zamknięty. Co mówi youtuber? I wcale nie chodzi o niewykorzystaną jedenastkę. Patryk, co mówi youtuber? Nie wiem. Nie wiesz co? Nie wiem. Idę do Kondrata, Kondrat wam powie. Kondrat! Kondrat! Hono na chwilę! Kondrat, powiedz tu chłopakom, co mówi youtuber? Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, tak? Dzwoneczkiem przede wszystkim. No, widzisz Bartek, co mówi youtuber? Karol, słyszałem, jakaś kontuzja popadła. Tak, nie wiem. Niestety kolcie mnie skontuzjował. Jak można kogoś kontuzjować w padlu? Seba, dokończ przysłowie. Nie ma futbolu bez... Nie wiem. Ile razy tu, Wojtek, grałeś? Dużo. Wiele. Nie wiem. Jeszcze wiesz przecież, w Balinie jak grałem. Ze Świtem. Ja nie razu nie przegrałeś na tym boisku? A nie razu, przynajmniej nie kojarzę. Nie kojarzę. No tak, no bo przegralnych się nie pamiętam. Nie, w juniorach ile się grało? Ja tu grałem ostatnio w juniorach i przegraliśmy 36-2. Co ty gadasz? Jak można przegrać 36-2? W 20 minucie dostałem czerwoną kartkę, a częściej bramkarza brać pod ZUS-u. Nie przegrzej Bartek głowy. Mają fotowoltaikę. On już jest zagrzany, bo ty bronisz. Co? Nie dostaję do poprzeczki. Ty już jesteś zagrzany, bo tam broni. To tak, to się zgadza. A trudno, może pójdzie. Kto ma siję? Wiem, Maria! Co? Ja! Wyszliśmy w tym kółku i jaka tam była radość. To nie była radość taka zwykła po meczu, że o, dobra, wygraliśmy i wszystko było fajnie,
Tylko naprawdę tą radość, jak się oglądało, no to, to było coś pięknego i po to właśnie między innymi gramy w tej okręgówce, czy chcemy grać w tej okręgówce, żeby gdzieś takie te wspomnienia były. No bo nie ukrywam, że ostatnio nie było też Karola, dzisiaj jest, nie było drugiego Karola, dzisiaj też jest, nie było Ołowa, dzisiaj jest. Ostatnio Karola nie było, ale powiedziałem Szatli, że niestety nie wszyscy jeszcze dojeżdżają, dlatego dzisiaj jest ostatni mecz, wyglądało tak jak wyglądało. Dzisiaj liczę, że wejdziesz gdzieś tam, się odpalisz tą głowę pozytywnie i możesz być takim gościem jak Kamil Krawczyk, że wszyscy mogą o tobie mówić, jak wejdziesz w drugiej połowie, na przykład strzelisz bramkę. Mamy to? Co? Co to jest? A, że ja tam jestem? Ale to zdjęcie, kurwa, tyle emocji na tym zdjęciu jest. Ja ty wiesz, na tym, co tak się wydzielasz, kurwa, ja pierdolę. A ty zdjęcie... co taki zachrypnięty? Dopiero będę zachrypnięty, na razie nie, na razie okay. Jest okej. Okay. Na razie ubrałem taktyczne dresy, żeby się nigdzie nie wygłupiać po meczu, po zakończeniu. Michał, zastanawiaj się, jak to jest się z kim zamienić rolami? Nigdy się nie zastanawiam. No to ci pokażę. No i mamy nowego operatora vloga. Mamy nowego bramkarza, mamy nowego Tylko operatora. Nie mam takiej dykcji, jak wiesz, powinienem mieć, nie? Ale tutaj właśnie Kamilowi ostatnio wspominałem, że Stanowski Krzysztof robi nowy kanał Zero i tu mamy dwóch gości, którzy mogą aplikować Zero i Zero. Można? Nie, mi to się chyba rozgrzewa, no nie? Rękawiczki kot. Takie rękawiczki dostałem. Jak, jeżeli coś puszczę, mało prawdopodobne, to takie uwalone rękawiczki dostałem. Jak tu bronić? Jak tu bronić? Tak, no? Z takich to właśnie mi zrobiłeś, te moje nowe. Aż mi szkoda. Do dzisiaj się budzę z krzykiem przez to. Idzie, idzie, biegnie, biegnie kocur na bramkę. Nie, o Wojtek mi tu przeszkadza w kadrze. Pewnie jakieś tam głupoty gada, że jest najlepszy. O, do tego się nadaje, do rozgrzewania jaja. Wojtek jest dobry, ale to jest chyba wszystko, co potrafi. Żoga Bonito Polonia? Żoga Bonito Polonia, tak? Tak. Jaka żoga? Chyba Żigi. Chyba Żigi. Opie, to nagrało się, nagrało się. To wytniemy. Zaraz pokażę lepiej. Zaraz pokażę. Jeszcze raz popatrz. Zaraz popatrz. Zaraz nagram tutorial, jak to zrobić. Zrób to sam. Firma Pepsi, jako bym tam tej szatni napierdla. Krok po kroku. Krok po kroku, jak wszystko gra. Krok po kroku. Poradnik dla początkujących. Poradnik dla początkujących, jak tego nie robić. Tu widzimy stopę ładnie ułożoną, zawsze coś spadnie, zawsze coś upadnie, zawsze coś nie idzie. Dobra, pograjmy sobie po ziemi i dopiero nagrywam. Jeszcze raz popatrz. On to ma, patrz. I łapie bez wysiłku, on to robi. Brawo. Idę dalej, bo z tego materiału nie będzie. Ale ja naprawdę przy kamerze nie jestem w stanie tego zrobić. Panie redaktorze, kończymy, kończymy, cięcie. To nie będzie lepiej bronił. Łap, takie piłki. Jak? Na brzuch? Ale ja nie mam brzucha, ja mam kaloryfer, Marian. Się uderzę na kaloryferem tłum. Żeby taka jakaś nie wpadła tylko, żeby szmaty nie puścić. Tylko dzisiaj 11 i tak skończymy mecz. Jeden za wszystkich, wszyscy za tego. Polonia! Hej! No! Yeah! Yeah! Brawo, Marcin!
Kurwa się połowie zeszło! Tylko Wojtek szedł! Tylko Wojtek szedł! Talizman Wojtek! Dobra zmiana! No Oskar asysta jakby nie patrząc, to ładne. Wszystko... Przez tą skrzynkę ciężką, przez tą ciężką skrzynkę, co musiałem z moją żonę nosić, to mnie cały czas bolało w krzyżach, kurwa. Chyba to jest ten problem. Skrzynkę czego kupiłeś? To nie ja kupiłem. A co kupiłeś? Mój żon. Czego? Powiedziała butelek, czyli piw. Wypełniła zakład, co? Czyli jedna... To spadła mu idzie lepiej niż na bramce, nie? Jak się bałem w kładze, będzie 3-3 i kurwa, będę muszę te winę nadulować, bo... Ja to na to dbają, mówię, kurwa, mam! Co wy sobie są dupcy? I staną za murem! I staną za murem! Słuchajcie, dostaliśmy podziękowanie od sołtysa i od burmistrza Chrzanowa. Serdeczne podziękowania dla klubu piłkarskiego LKS Polonia Olszowice za zaangażowanie, walkę do ostatnich minut oraz serce wkładane w każdy kolejny mecz, a także pracę społeczną zarządu. Grając w piłkę promujecie sołectwo Olszowice oraz gminę Chrzanów, naszą małą ojczyznę, za co wam bardzo dziękujemy. Brawo! Brawo! Czy Michałowi to tydzień temu było wysłane, żeby się nauczył? Tak. No, tyle chciałem. A to wiesz, jest ja, nie, z głowy. Z Pelego jest jeszcze. Z pamięci. A teraz do Wojtka. Michał z głowy, Michał z głowy to nic nie ma. Pamięci mówię. Do Wojtka jest tylko sukces, to nie. A później jest tak. Sukces to nie przypadek. Ciężka praca, wytrwałość, nauka, studiowanie, poświęcenie, a przede wszystkim miłość do tego, co robisz lub czego się uczysz. Ty występowałeś na akademii, czy tak ładnie recytujesz? Taka ciekawa, nie wiem. Wysoki to go brali. No, do sztandaru. Ale do naszego. Bo naprawdę poświęcacie się, za co wam w ogóle bardzo dziękuję, bo ja grałem w tym klubie i bardzo go lubię. I jestem za wami całym sercem. I jak tylko będę mógł, będę was wspierał. I prezes tak samo. Także dzięki wam wielkie i dla was brawo. Proszę państwa, cisza, zaczynamy galę okręgówki. Oficjalną. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnie mecze wyszły nam, jakie wyszły. Także tutaj można sobie zobaczyć, że jeżeli chcemy, jeżeli dajemy z siebie wszystko, no to nie ma rzeczy niemożliwych. Dzisiaj można było te punkty zdobyć, ich brakło, ale ja szybciej. Było losowanie, było głosowanie, czy losowanie? Głosowanie na MVP. Losowanie, czy głosowanie? W tym miejscu z jednym punktem został uhoronowany nasz senior pan Sebastian. O, zobaczcie! Dziesiąte miejsce z dwoma punktami zajął strzelec zwycięskiej bramki w ostatnim meczu pan Jakub Koziarz. Brawo! Trzy punkty uzyskał Kamil Ostrowski. Brawo! Pięć punktów uzyskała dwójka, która przez długi okres tej rundy grała blisko siebie, a więc Karol Kowalik i Michał Woźniak. Umówili się, że na siebie głosują! Umówili się, że na siebie głosują na bank! Siedem punktów zdobył najlepszy transfer z Błyskawicy Myślachowice, Patryk Cybulski. Brawo! Dziewięć punktów to był najlepszy bramkarz ostatnich dwóch kolejek, Kamil Knapczyk. Serio? Dziękuję! A więc macie kurwa głupi! Piąte miejsce z 15 punktami. Dzisiaj wspominałem o nim w szatni, że naprawdę wykonał kawał dobrej roboty i tu zaskoczył zdecydowanie bardzo pozytywnie. Prawie rekordzista występów w historii Polonii Olszowice. Jest! Jest tam! Czwarte miejsce zdobył bardzo przestawiony z pozycji napastnika na obrońcę Miłosz. 28.
trzecie miejsce, 37 punktów zdobył król środka pola w dwóch meczach, gdzie wygraliśmy go akurat braką, no ale to szczegół, Paweł Stębin, 37 punktów. Cały czas czuwię! Nie zostałem. Kamila dzisiaj nie ma, Kamil zajął drugie miejsce, miał 51 punktów. Brawo! Bartek zdobył trzecie miejsce, miał 51. Drugie! Pierwszy był Kamil z 71 punktów. A czyli Kamil wygrał? Kamil wygrał. Brawo!